mówi się o tym, że jeśli ktoś coś zrobił, to znaczy, że jest to możliwe do zrobienia, że można to uwielbić, że jeśli tylko bardzo tego chcą oczywiście. Ja uważam, że jeśli tylko zaczniemy cokolwiek robić i małymi krokami systematycznie zaczniemy pracować, to uważam, że zawsze, bardziej lub też mniej, ale nie ma takiej możliwości, żeby nasze życie się nie zmieniło. Zawsze jest wtedy, kiedy ją po prostu potrzebujemy, a to jest bardzo dużo, uważam, że nie zostawia nas samych sobie, zawsze możemy na nią liczyć. Współpracę z firmą rozpoczęłam w momencie, kiedy bardzo potrzebowałam zmian w moim życiu. Nic wtedy kompletnie nie umiałam. Na samym początku twierdziłam, że się w ogóle do tego biznesu nie nadaje, ale ktoś kiedyś mi powiedział w którymś momencie, że się nadaje. Uwierzyłam w to i jestem tej osobie bardzo wdzięczna za to, że ona mnie namówiła do współpracy. Od tamtej pory małymi krokami, dosłownie bardzo małymi krokami, zaczęłam się wszystkiego uczyć. Zaczęłam od zwykłych warsztatów makijażu. Uczciwa. To są takie najważniejsze elementy w niej. Bardzo, bardzo ambitne. Ludzie, jeszcze raz ludzie i rozwój osobisty. To są te rzeczy, które wiem, że żadna inna praca na etacie by mi dała. Że mnie najbardziej kręci praca z ludźmi. Każdy człowiek ma potencjał i gdzieś po drodze ci ludzie marnują go. To ode mnie zależy, czy ja z taką osobą pracuję, czy też nie. Fakt z faktem, że jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się komukolwiek odmówić, zawsze każdemu daję szansę. Nie, nigdy się nie dowiemy tego, że nie mam czasu, nie mogę, nie chcę. Nie, ona zawsze każdemu pomoże. Myślę, że przy personalizacji marzeń to nie ma takiego stuprocentowego. Trzeba po prostu bardzo mocno chcieć te marzenia zrealizować. No i później konsekwentnie, systematycznie, pomału, krok po kroku zbliżyć się do realizacji tego marzenia. Dzięki marzeniu spełniłam swoje marzenia, o których nie myślałam. Bardzo nieskromnie, jestem osobą bardzo zdyscyplinowaną. Potrafię wprowadzić też modyfikacje na bieżąco pod kątem tego, jaką jesteś osobą, co się w twoim życiu wydarzyło. Ale plan to jest, powiedzmy sobie szczerze, rzecz święta. Więc realizacja celów przy niej metka. W momencie, kiedy ktoś nie szanuje moich zasad, no to wtedy się jeżę. Natomiast bardzo szybko schodzę i stwierdzam, że jednak to nie ma sensu. Chyba najbardziej rzetelny dyrektor w moim regionie, najbardziej rzetelny współpracownik, najbardziej punktualny, najbardziej słowny. Osoba, na którą zawsze i wszędzie możesz liczyć. Osoba, z którą jak coś ustalisz, to wiesz, że choćby nie wiadomo co, to tak będzie. Oriflame dla mnie to jakość życia. To jest ten styl życia, który zawsze mi się podobał, ale nigdy takiego nie miałam. Ja ani razu nie podjęłam decyzji, że zrezygnowałam z pracy etatowej. Dzisiaj moje doświadczenie plus wiedza, którą posiadam, plus wiedza, którą posiądę, powoduje, że ja dzisiaj pomagam innym firmom. Dzięki tej pracy mogę spełniać swoje marzenia.